Witamy w minucie surówki. Skomentowania na pewno wymaga taki oto fakt, że Robert Lewandowski nie wygrał w tym roku plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku. Wygrał kto? Człowiek o głosie i posturze małego chłopca. Człowiek, który uprawia dyscyplinę, którą można nazwać polską koridą, która jest uprawiana w zasadzie może w 10 krajach świata, ale która w Polsce bije rekordy popularności. W dodatku jesteśmy tu we Wrocławiu. Uwaga! Polska dzieli się na Polskę żużlową. Wrocław, Gdańsk i dużo średnich i mniejszych miast. Oraz Polskę nieżużlową. Gdybyśmy porozmawiali w Szczecinie, Białymstoku czy Kielcach, Warszawie na temat sportu żużlowego, o co chodzi? Otóż chodzi o to, że to jest niesamowity, wspaniały sport, z tym, że jak moja znajoma z Tajwanu zobaczyła żużel Polski w telewizji, to zaczęła to filmować, ponieważ stwierdziła, że ona nie wierzy, znaczy nie wytłumaczy nikomu na Tajwanie, że ludzie robią takie rzeczy, że jadą ponad 100 na godzinę na motocyklach bez hamulców, niestety dlatego czasem ktoś ginie. To jest ta druga, ciemniejsza strona sportu żużlowego i nikt właściwie nie napisał, dlaczego ze sportowców polskich czynnych najczęściej samobójstwa, nie mówię, że codziennie, ale najczęściej samobójstwa popełniają żużlowcy. Po tym przydługim wstępie powiem, Bartosz Zmarzlik, nasz trzeci dopiero w historii mistrz świata sportu żużlowego, wygrał plebiscyt. Jest to oczywiście dowód, że jak ktoś jeździ w Polsce, to ma lepiej niż jak gra za granicą, u kibiców. I jak kibice wskazują, kto wygrywa taki plebiscyt, to nie zawsze może wygrywa najwybitniejszy sportowiec, chociaż Bartosz Zmarzlik jest zupełnie niesamowitym żużlowcem. Ale to bardzo ciekawe, że wygrał Bartosz Zmarzlik, przedstawiciel dyscypliny, która tylko w Polsce i może troszeczkę jeszcze w Wielkiej Brytanii nie jest dyscypliną niszową. Nasza nisza nas wyniesie w gwiazdy.